Nazywam się Sławomir Sikora. W 1994 roku wspólnie z moim przyjacielem zabiliśmy dwóch swoich oprawców. W 2005 roku w grudniu zostałem ułaskawiony przez prezydenta. Przesiedziałem w polskich więzieniach 10 lat. Na podstawie mojej historii powstał film Dług. W 2005 roku w lipcu na terenie wsi Włodowa wydarzyła się tragedia. Zginął człowiek, a dzisiaj trzech mężczyzn, którzy są oskarżeni o zabójstwo, może spędzić 4 lata w więzieniu. Swoje spłacanie długu wobec społeczeństwa powinienem zacząć tu we Włodowie. Dlatego tu jestem, żeby im pomóc.